fragmencie Apokalipsy nie mówi tylko, jesteś obrzydliwy, nie podobasz mi się. I nie jest tak, że on się odwraca na pięcie, idzie, nie chce cię znać. On nigdy nie zostawi człowieka. On mówi, co myśli, pokazuje prawdę, ale zostaje przy człowieku i mówi, człowieku, przyjdź do mnie. Tobie się wydaje, że jestem ci niepotrzebny. Słowa Apokalipsy mówią to wyraźnie. Ty bowiem mówisz, że jestem bogaty i wzbogaciłem się, niczego mi nie potrzeba. Jezus mówi, puknij się w łeb. Jesteś biedny i ślepy na mnie. Ja ci mogę dać bogactwo. Ja ci mogę sprawić wspaniałe szaty, żebyś się ubrał, a nie świecił gołym tyłkiem. Ja mogę dać ci balsamu do namaszczenia twoich oczu, żebyś przejrzał na oczy, jeżeli do mnie przyjdziesz. Jezus mówi, nawróć się. Jezus mówi jeszcze coś bardzo ważnego. On chce zacząć z nami przymierze, ale w jaki sposób? Końcówka tego fragmentu, 20 werset. Jezus mówi tak. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzył. A on tak. Co to znaczy? Że Jezus proponuje, że Jezus oferuje, ale Jezus nie wejdzie na siłę w twoje życie. On stoi u twoich drzwi, puka, chce wejść, ale to ty masz usłyszeć głos, to ty masz otworzyć drzwi i ty masz zaprosić Jezusa do siebie. Jezus nie zrobi tego wbrew twojej woli. Czeka na twoje wyraźne zaproszenie. Czy zaprosisz Jezusa? To jest pytanie. Spotkałeś się z Bożą miłością. Dawidzie, jak mi zależy, żebyś ty się spotkał z Bożą miłością? Poznałeś jej bezinteresowność, bezwarunkowość. Wiesz, że Bóg cię kocha. Spotkałeś się też, niekoniecznie na spotkaniu, w ogóle w życiu spotkałeś się z twoim grzechem. Jeżeli masz otwarte oczy na rzeczywistość twojego grzechu, to wiesz, że grzech niszczy. Wiesz o tym, że grzech niszczy. Ostatnie spotkanie powiedziało ci o Jezusie, który może ten grzech zabrać. Sprawić, że na powrót będziesz cieszył Bożą miłością. Wiedz, że Bóg kocha, wiedz, że grzech niszczy, wiedz, że Jezus zbawia. A dzisiaj? Co trzeba wiedzieć? Nic nie trzeba wiedzieć. Nic więcej nie musicie wiedzieć. To wystarczy. Dzisiaj trzeba czegoś zupełnie innego. Dzisiaj podejmij decyzję. Na podstawie tego, co wiesz. Bóg ci daje miłość, grzech to niszczy, Jezus może to odbudować, ale jeśli do tego Jezusa pójdziesz, jeżeli tego Jezusa do swojego życia zaprosisz. I to jest decyzja. Przyjdź Jezus. Zapraszam cię. Potrzebuję cię. I to jest zawarcie przymierza z Jezusem. Jeżeli chcesz być z Jezusem, jeżeli chcesz, żeby ci było w życiu z Nim łatwiej, żeby w ogóle mieć realne szanse na zbawienie, bo to jest sprawa życia i śmierci. Jeżeli chcesz zawrzeć z Jezusem przymierze, jeżeli chcesz się z Nim zaprzyjaźnić, to musisz Mu o tym powiedzieć. To musisz Go zaprosić. To musisz podjąć decyzję. Jak to się dzieje? No właśnie tak. Musisz zobaczyć Bożą miłość. Musisz naprawdę poczuć swój grzech
Jeżeli go nie poczujesz, nie zobaczysz, to po co ci Jezus? Mówiliśmy o tym. Musisz zobaczyć w Jezusie kogoś, kto ci może pomóc w tym twoim grzechu i podjąć decyzję. W modlitwie. Szczerze, uczciwie, tak od środka, pomodlić się do Jezusa, wołając: Jezu, przyjdź do mnie. Jezu, wiem, że jesteś miłością. Jezu, jestem grzesznikiem, ale Ty mnie uratujesz. Proszę Cię, przyjdź do mnie. Bądźmy razem. Bądźmy przyjaciółmi. Zawrzyjmy przymierze. Mam do Was prośbę. Wstańcie na chwilę. Połóżcie swoje materiały. I proszę, wszyscy razem podejdźcie pod ołtarz taką szeroką ławę. Wyjdźcie z ławy, podejdźcie. Uważajcie na kamerę. Ale śmiało, wszyscy podchodzą. Tak, żebyście znalazło miejsce. Może po prostu. Dobrze? Tak? Klęknijcie teraz. Klęknijcie, proszę. Wstańcie teraz. Odwróćcie się. I wróćcie raz tyle. A teraz Wam wyjaśnię, o co chodzi. Wstańcie. I wstaliście. Powiedziałem Wam, idźcie. Wszyscy poszli. Powiedziałem Wam, klękać. Uklękł. Powiedziałem Wam, wstać. Wstali. Powiedziałem Wam, odwróć się. Odwróćcie. Wróćcie na swoje miejsce. Wróćcie. I dziękuję Wam, że zrobiliście to, ale posłuchajcie mnie teraz uważnie. Jeżeli będziesz miał kiedyś prawo jazdy, a może nie starsi już mają, jeżeli zobaczysz policjanta na skrzyżowaniu, który kieruje ruchem, to dobrze zrobisz, jeżeli będziesz mu posłuszny. Jeżeli on powie stop, jeżeli się zatrzymasz, to dobrze zrobisz. Jeżeli policjant powie jechać, dobrze jak pojedziesz. Ale jeżeli tak się będziesz zachowywał w kościele, to będzie źle. Idź do kościoła. Idź. Wyspowiadaj się. Spowiadasz. Ślub w kościele weź. Wierzysz. Matka mówi: dziecko ochrzci. Już ma pół roku. Idziesz, chrzcisz. Potem na koniec dasz się pokonać. Jeżeli ktoś ci będzie mówił, co masz robić, jeżeli ktoś ci będzie dyktował, jeżeli ktoś ci będzie popychał albo ciągnął i ty tylko dlatego podejdziesz przed ołtarz, mówię w takim pewnym obrazie, to źle. Czy ty uważasz Jezusa za naiwniaka i idiotę? Czy uważasz, że jeżeli ktoś pociągnie cię do tego ołtarza, chodź do kościoła, albo cię popnie, albo ci każe, albo będzie zawału dostanę, jak nie pójdziesz, a ty pójdziesz, taki przymuszony, niechętny, ale przyjdziesz do tego kościoła, to myślisz, że Pan Jezus będzie podskakiwał z radości i tupał nóżkami? Się będzie z tego cieszył?